Czekając na nich w Atenach, był Paweł wewnętrznie wzburzony, gdyż przypatrywał się miastu pełnemu pogańskich Bożków. Codziennie też prowadził dyskusje w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga, a na rynku z tymi, których tam spotkał. Rozmawiali z nim także niektórzy spośród filozofów epikurejskich i stoickich. Jedni z nich pytali przy tym, co też zamierza nam powiedzieć ten nowinkarz, a inni zauważali, Zdaje się, że chce przedstawić jakichś nowych bogów, bo mówił o Jezusie i o zmartwychwstaniu. Wzięli go tedy ze sobą, zaprowadzili na Areopag i tam zapytali go wręcz: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, cóż to za nową naukę głosisz? Bo pewne rzeczy są zupełnie obce dla naszych uszu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, o co ci właściwie chodzi. Pamiętać zaś należy, że wszyscy Ateńczycy oraz mieszkający w tym mieście przybysze większość swojego czasu poświęcają albo na to, żeby coś mówić, albo żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Stanąwszy wtedy w pośrodku Areopagu, rozpoczął Paweł w ten sposób: Ateńczycy, widzę, że jesteście ludźmi nadzwyczaj religijnymi. Kiedy bowiem przechodziłem przez wasze miasto i oglądałem kolejno różne sanktuaria, Znalazłem także ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Otóż to ja wam głoszę tego, którego wy nieświadomie czcicie. Musicie wiedzieć, że Bóg, Stwórca Świata i rzeczy, Ten, który jest Panem Nieba i Ziemi, nie przebywa w świątyniach budowanych przez ludzi i nie jest uzależniony od posługi rąk ludzkich, jakby czegokolwiek potrzebował. On sam bowiem obdarza wszystkich życiem. On daje oddech i wszystko, co się na życie składa. On to również z jednego człowieka powołał do istnienia cały rodzaj ludzki, dając mu do zamieszkania całą powierzchnię Ziemi z wyznaczeniem czasu i granicowego przebywania na Ziemi. A wszystko po to, aby go ciągle szukali i usiłowali wejść z Nim w bezpośredni kontakt. W rzeczy samej zaś jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, jak to już zresztą zauważyli niektórzy z waszych poetów, mówiąc, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Skoro więc jesteśmy z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo do kamieni, dzieł rąk albo myśli człowieka. Nie bacząc już na czas nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Wyznaczył On też dzień, w którym dokona sprawiedliwego sądu nad światem przez człowieka w tym właśnie celu posłanego, po uwierzytelnieniu jego posłannictwa wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Lecz gdy tylko zebraniu słyszeli o zmartwychwstaniu, Jedni poczęli sobie drwić, a inni mówili Posłuchamy tego kiedy indziej. Wtedy opuścił ich Paweł. Lecz byli tacy, którzy przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich znajdował się Dionizy Ropagita, niewiasta imieniem Damaris i inni.